Łukasz zna się na sklepach internetowych jak mało kto, więc mam nadzieję, że kto już miał coś wspólnego ze sklepem, to może dowie się czegoś nowego, a kto jeśli nie, to zarazi się tą pasją do sprzedaży przez internet właśnie. A przy okazji jeszcze powiem, że Łukasz dawno wrócił z Nowego Jorku, więc wciąż jest taki fajniejszy niż my tutaj mieszkający, wiecie, w Polsce. Więc mam nadzieję, że ten flow też przeniesie się na nas i później już tak płynnie przejdziemy na afterparty. A teraz już oddaję mu mikrofon. Dzień dobry, cześć. Teraz to mnie postawił w takiej sytuacji, że troszkę się zacnę, muszę się napić wody. Bo... Ja odkąd wróciłem z Nowego Jorku, to jestem w depresji, o czym Tomek doskonale wie, ale to już nie będę o tym się rozwodził. I jakby, tak jak Tomek powiedział, ja reprezentuję platformę sklepową internetową Shoper. To jest jeden z takich dwóch czy trzech wiodących dostawców usług sklepów internetowych, platforma e-commerce'owa w Polsce w tej chwili, z doświadczeniami także na rynkach europejskich i azjatyckich. To, co ja tam robię i moi koledzy z drużyny, to tworzymy taki dział, który się nazywa Customer Success. Customer Success to jest dział, który odpowiedzialny jest za to, żeby każdy, kto zdecyduje się założyć firmę jakkolwiek, czy w inkubatorze, czy w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej i wykupi licencję na Shoperze, żeby każda osoba, która rozpocznie z nami współpracę, poradziła sobie w tym biznesie. To znaczy pracujemy z klientami na poziomie tego, jak powinien wyglądać ten sklep, co się powinno w nim znaleźć, co się powinno w nim znaleźć pod kątem tego, co chcą zobaczyć tam klienci, ale także co chce zobaczyć tam Google, co chce tam zobaczyć Mark Zuckerberg i też jak po prostu skutecznie komunikować. Sam Shoper jest firmą, która sprzedaje to oprogramowanie w modelu abonamentowym, co daje nam bardzo duży komfort, ponieważ jakby możemy budować software, i sprzedawać go nie w modelu hit and run, czyli sprzedać i uciekać, tylko w takim modelu, że sukces klienta jest też naszym sukcesem. Tak naprawdę to my ten software de facto dajemy na pierwszy rok i dopiero jak firma, sklep się rozwinie, to my zaczynamy razem z tym sklepem zarabiać, bo tylko wtedy może ten sklep opłacać abonament, dokupować różne opcje i tak dalej, i tak dalej. Także a ja z kolei mam tą przyjemność, że jestem z działu, który jest niesprzedażowy, my tylko i wyłącznie doradzamy. Mamy taką politykę w dziale Customer Success, że tylko i wyłącznie analizujemy, edukujemy i nic nie sprzedajemy. W związku z czym wszystko, co powiem, jest jakby, nie ma tam żadnej tam podtekstów sprzedażowych. Tak? Jakby, mogę się dzielić wiedzą, mam na to carte blanche, o co jakby jest jakby, w tym wszystkim jest tak fajnie. To, co się postaram teraz pokazać, to jest pewien taki horyzont zdarzeń. Customer Success to coś takiego, które KPI w firmie ma bardzo proste. Dostajemy sklepy i mamy sprawić, żeby po miesiącu, dwóch, trzech czy czterech one sprzedawały, żeby po roku przedłużyły licencję. W związku z czym jakby tu wielkiego halo nie ma. I to, co ja się staram z moimi kolegami z drużyny robić, to jest jakby patrzeć na to, jak te kilkanaście tysięcy sklepów funkcjonuje, wyciągać i uogólniać pewne tezy dotyczące rynku i starać się wcielać to w życie na większą skalę. Czyli pomagamy każdej witrynie z osobna, natomiast edukujemy, tworzymy materiały i tworzymy procesy takie, które się da skalować i które się da przełożyć na większy ogół. No i teraz tak, ta prezentacja nie jest taka jak dwie poprzednie, ona się nie oprze o urzędy, podatki i konkretne case'y, ona się oprze o pewną jakby filozofię, o to, co widzimy, co nasi partnerzy na przykład z Google nam przekazują, co my widzimy na rynku, co wcielamy w życie i co nasi klienci robią en masse, nie każdy z osobna, ale tak jakby to, co udało nam się uogólnić. I punkt wyjścia to jest taki dosyć zdanie może banalne, ale żyjemy online. To zdanie może brzmi banalnie, ale ono jeszcze 5 czy 10 lat temu, jakby ono po prostu nie było prawdziwe. Ja pamiętam jeszcze czasy i część z Was też je pamięta, chociaż pewnie mniejszość na tej sali, że do internetu się wchodziło. Tak? Nie żyło się online. Ja jak wracałem ze szkoły, liceum, jeszcze nie było wtedy gimnazjów, ale już też nie ma. Umawiałem się z kumplami, bo w podstawce pewnie na podwórku się jeszcze umawiałem, ale już w liceum dzwonialiśmy się, o 8 wpadamy na Icka, tak? I każdy o 8 wchodził, wdzwaniał się modemem do internetu i wchodził na ICQ. Kto wie, co to jest ICQ? No fantastycznie, to jest jakby
Przykro mi, że jesteście tacy starzy, no ale... Okej, okay. Dzisiaj tak nie jest. Dzisiaj żyjemy w streamie, dzisiaj żyjemy jakby w potoku informacji, w potoku wiedzy, śmieci, newsów, reklam. Jakby jesteśmy cały czas, nikt nie wchodzi online, tak? Jesteśmy tam. Po prostu jesteśmy tam cały czas. I to ma pewne określone konsekwencje. A konsekwencje tego są takie, że jakby to życie nasze na poziomie informacyjnym w gruncie rzeczy jest byle jakie. Ono jest dużo bogatsze niż było, ale jest tak, no, po prostu byle jakie. Nie będę używał tutaj jakby mocniejszych słów. Ponieważ jakby jesteśmy zalewani tym, nie mamy czasu, jakby czytamy powierzchownie, jakby research robimy powierzchownie, informujemy się wzajemnie powierzchownie. Jakby nasze dialogi zeszły do poziomu 140 znaków, teraz to się zmienia, bo zaczynamy używać messengerów, a nie SMS-ów. Ale tak już się nauczyliśmy informować w 140 znakach, że każdy z nas jest w stanie przekazać po prostu każdą informację w tych 140 znakach. W związku z czym jakby ten zalew informacji, on jest... czasem ułatwia życie, czasem utrudnia, czasem automatyzuje, no tak czy inaczej jest wszechobecny. 150 razy dziennie, średnio, każdy z nas sięga do telefonu, tableta albo komputera, żeby sprawdzić coś. Nie po to, żeby pracować, nie po to, żeby napisać, tylko po to, żeby sprawdzić ten odruch. 150, ja jestem przekonany, że to jest nieprawdziwa liczba, że to jest, może ja jestem inny, ale myślę, że jest więcej tak naprawdę. Są takie aplikacje, można sobie zainstalować na telefonie aplikację, która sprawdza, jak często sprawdzamy, telefon. Odradzam, to jest depresyjne, to nie jest żart. Zainstalowanie aplikacji, która powie nam po tygodniu, jak często patrzymy na telefon i mamy taką dwusekundową interakcję z telefonem, potrafi wprowadzić w taki nieprzyjemny dysonans poznawczy i... może ja mam taką skłonność do depresji, ale to nie jest fajna wiedza w gruncie rzeczy, tak? To się leczy, tak? To prawda, ale ta aplikacja tego nie leczy, ona to pogłębia. To już była jasność. No i tak jakby żyjemy sobie automatycznie w tym flow, sięgamy do tego telefonu tak machinalnie, ale też sięgamy do tego telefonu w takich bardzo kluczowych momentach. I te kluczowe momenty nasi przyjaciele z firmy Google gdzieś tam na jakimś etapie analizy danych nazwali mikromomentami. Czy ktoś się spotkał z tym terminem już? Okej. Okay. To jest bardzo ważny termin od strony marketingowej i od strony komunikacyjnej. To znaczy dla każdego z Was, jeżeli myślicie o tym, żeby komunikować do rynku, do klientów, do odbiorców, do użytkowników, do beneficjentów pośrednich i bezpośrednich Waszych usług, produktów czy czegokolwiek, co chcecie zakomunikować światu, to są cholernie ważne rzeczy. Właśnie dlatego, że jakby decyzje dotyczące wiedzy, lokalizacji, pracy, czy działania, czy kupowania zapadają, albo przynajmniej są wzmacniane w tych mikromomentach, tak jak to Google ładnie powiedział. I jakby, jak to działa w praktyce? A to jest w ogóle paradoksalne, że żeby uciec od byle jakości takiego cyfrowego świata, musimy się zawiesić w takim momencie. Nie uciekamy do książek, tylko uciekamy do takiego momentu, ale w tym momencie może się wydarzyć coś, co jest dużo bardziej głębokie i dużo bardziej istotne dla naszego życia niż taki powierzchowny flow informacyjny. 3/4 z nas sięga po telefon w trakcie reklamy, newsa albo jakiegokolwiek innego przekazu klasycznych mass mediów. Czyli TVN podaje informacje na temat trzęsienia ziemi, ale pełnej informacji na ten temat większość z nas nie będzie czerpać z TVN-u. Możemy ją wysłuchać, natomiast statystycznie większość ludzi sprawdzi to potem w internecie. Bo będzie miało News Google, będzie miało Guardiana, będzie miało Wyborczą, będzie miało też TVN, będzie miało filmiki na YouTubie. Tych informacji jest dużo więcej. Obraz całej tej informacji, tego newsa, zrobimy sobie w telefonie. W tym właśnie mikromomencie, w którym podejmiemy decyzję, że bierzemy telefon, żeby to sprawdzić. Rok do roku, dwukrotnie, przynajmniej przez ostatnie 3 lata tak było wedle statystyk Google'a, zwiększa się ilość osób korzystających z wyszukiwań w pobliżu. I to jest, nie ma w tym nic dziwnego. Kiedyś były takie rzeczy jak jakby kroniki lokalne w gazetach, były w Krakowie wydawnictwa takie jak Karnet albo Miesiąc w Krakowie, gdzie się wyszukiwało pewne rzeczy. No jakby mnóstwo klasycznych informacji na temat tego, co się dzieje wokół nas,
jakby mogliśmy pozyskiwać formą tradycyjną. W tej chwili nikt z nas jak to siedzi, tam sobie łeb uciąć, ale nie mój, tak jakby najlepiej kogoś tam z tyłu, bo zawsze nie warto ryzykować. Jakby, ale nikt z nas jakby nie sprawdził sobie, jaki ma potencjał po wyjściu z tej barki o godzinie 10 wieczorem, czy może gdzieś iść na koncert jazzowy, jeżeli ktokolwiek, czy do teatru, whatever. Tak, jeżeli ktokolwiek z nas będzie chciał sobie wyjść jeszcze na miasto, to wyjdzie i zobaczy na Google Maps i wpisze sobie koncert jazzowy i zobaczy. Albo nawet w przeglądarce, nie musi to być Google Maps. Tak? I jakby to jest moment, który zadecyduje o tym, jak spędzicie część tego wieczoru. Jeżeli w ogóle ktoś ma jakikolwiek plan, albo nabierze takiej ochoty, prawda? Ale to nie będzie research, to nie będzie reklama, to nie będzie billboard koncertu tam, to nie będzie reklama w telewizji, to nie będzie żadne mass medium klasyczne. To będzie moment, w którym wyjmiemy telefon komórkowy, popatrzymy i klikniemy sobie koncert jazzowy. I to, co nam Google podpowie, mniej lub bardziej. Ja nawet nie chcę mówić, że to jest głupie, automatyczne i tak dalej, bo możemy zrobić szybki research. Może nam zająć 5 minut przeglądnięcia całego internetu pod kątem tego koncertu i znaleźć, może być świetny koncert. Ale to się odbędzie w tym momencie, kiedy sięgniemy, popatrzymy. 9 na 10 użytkowników smartfonu konsultuje się z telefonem. To nawet nie chodzi tylko o telefon, bo to czasem jest tablet, czasem jak się ma tak jakby poręczny komputer, to jakby może jakiekolwiek urządzenie elektroniczne. 9 na 10 konsultuje nas jakby się jakby z codziennymi taskami. Czyli dostajemy w pracy polecenie, albo dostajemy na ulicy wyzwanie, albo nie wiem, ktoś nas o coś zapyta i standardowy użytkownik smartfona już ma odruch taki, żeby sprawdzić Wikipedię albo sprawdzić jakieś inne źródło wiedzy do tego, żeby dopełnić swoją wiedzę. Nawet w prostych taskach, które mniej więcej wiemy jak wykonać, ale są trochę bardziej skomplikowane niż tylko sprawdź godzinę albo wyślij maila, mamy odruch, żeby dopełnić tą wiedzę w tym telefonie komórkowym. I w końcu pod kątem sprzedażowym 80% ja sobie uświadomiłem, że to jest bardzo dużo i nie wiem, czy to jest prawdziwa dana. Zresztą ona jest prawdziwa w sensie Google'owym, Google tak twierdzi, ale pewnie trzeba by dokładnie zbadać próbkę. Ale nawet jeżeli to nie jest do końca 80%, tylko trochę mniej, to jest jakby standardowa rzecz, że jakby znacząca ilość ludzi, będąc w galerii, w sklepie, przed produktem, ma odruch wyjęcia telefonu i sprawdzenia, czy może ten produkt kupić lepiej, taniej, w innej opcji itd. itd. To już nawet nie tylko chodzi o cenę. To chodzi o milion innych rzeczy, które bierzemy pod uwagę przy zakupie. I nie wiem, czy pamiętacie, to nie było tak dawno, w związku z czym to nie jest tak, że tylko ja i parę osób na tej sali będzie to pamiętać, ale jeszcze z 5 lat temu mówiło się o tym, że jak się wejdzie do Empiku i sprawdzi się cenę książki online, to ochroniarz wywali. Było tak. Naprawdę tak było. Pewnie tego nie pamiętacie, ale to nie dlatego nie pamiętacie, że jesteście aż tak młodzi, tylko nie pamiętacie dlatego, że po prostu takich rzeczy się nie pamięta. Ale ja jak sobie właśnie dzisiaj o tym myślałem, to sobie przypomniałem sytuację, w której właśnie na jakiejś prezentacji ktoś mówił, że go wywalili z Empiku, jak sprawdza cenę. Był taki startup kiedyś, Sevi albo coś, już nie pamiętam. Polegał tylko na porównywaniu cen książek. Robiło się zdjęcie okładki i jakby od razu wyskakiwało. Chyba upadł, chociaż pomysł świetny. Ale było tak. 5 lat temu jeszcze potrafił ochroniarz Empiku wywalić, jak się miał telefon komórkowy w ręce. Teraz to jest normalne. Nie wyobrażam sobie, żeby ktokolwiek zwrócił mi uwagę, że mam telefon i porównuje sobie cenę. Co by kto obchodzi, nie? Bo to, jakby to się, jakby się zupełnie zmieniło. Jakby ten moment, to jest zupełnie inny. To wzięcie komórki 5 lat temu w tym Empiku to była rzadkość niechętnie widziana przez obsługę. Prawda? To znaczy nie miała znaczenia rynkowego, nie miała znaczenia dla was, jak komunikujecie do klientów, a w tej chwili wzięcie w sklepie telefonu do ręki, to jest jakby jedno znaczy, że ktoś po prostu sprawdza ofertę i nikomu to nie przeszkadza. I to jest właśnie tak, jakby, żeby sprzedawać online, jakby, to nie musicie tam być. Tak jakby tu jest po prawej na dole jest Zara, ale uciekła, potem jest BOSS. Nie musicie być obok tych sklepów w tych galeriach. Przypominam, że jakby w tych galeriach słaby jest handel ostatnio, ale on pewnie wróci do jakiegoś tam wysokiego poziomu wcześniej czy później. Nie musicie być w tych galeriach, nie musicie być obok tych galeriach, ale musicie być obok tych ludzi. Bo to jest ten moment. Bo to jest moment zakupowy. Oni tu w tym momencie mają mindset zakupowy. Czyli w 100% będą podejmować decyzję zakupową. Może oni jej nie sfinalizują, może to jest jakiś
fragment tej atrybucji. Może oni są na etapie researchu, uciekli z domu przed żoną albo mężem, bo jakby mieli zły dzień, albo przed dziećmi, ale tu się zaczyna, albo tu się kończy jakaś tam kwestia podejmowania decyzji. Tak? I większość z nich, wedle wyliczeń największego producenta systemów mobilnych na świecie, zanim kupi, zanim sfinalizuje zakup, weźmie ten telefon do ręki. I to jest moment, który prawdopodobnie zmieni tą decyzję, albo przynajmniej na nią wpłynie. Albo ją potwierdzi, albo ją zmieni. No i teraz to jest filozoficzny background pod to, co jakby my robimy na co dzień w Customer Success. A mianowicie my staramy się zrozumieć model biznesowy każdego z naszych klientów i staramy się im pokazać, co potrzebują. Jeżeli ktoś z Was założy sklep na Shopperze, albo dzisiaj, albo już założył, to się może już jakby z nami spotkał telefonicznie lub mailowo. Działamy w takim paradygmacie, żeby bardzo szybko ustalić z klientem, co potrzebuje, kiedy tego potrzebuje, co już ma i jak osiągnąć cel przy użyciu jakby skutecznego narzędzia. O tym narzędziu jeszcze przez chwilę wspomnę. Za chwilę wspomnę, jak tutaj wybiło slajdu pod tytułem narzędzie. Natomiast to już było wspomniane tu przy jakby Sebastian był przy okazji inkubatora. To, co jest niezbędne, żeby zafunkcjonować w dzisiejszym czasie w biznesie, w dzisiejszych czasach w biznesie, skutecznie, a w handlu to już na 100%, to jest produkt. Tak naprawdę to nie musi być taki produkt. Znaczy, fajnie jest mieć przebojowy, wyrazisty, jednoznaczny smoka, super. To jest bez dwóch zdań, chociaż jest mało skalowalny z tego, co pamiętam z GroPro, jakby, albo cykl, że tak powiem, jest dosyć długi. Po sprzedaży pierwszych dwóch, a trzeciego trzeba długo czekać. Ale ważne jest, żeby znać swój produkt. Możemy spokojnie podzielić klientów, już nie będę w tej chwili mówił o proporcjach, bo ich nie znam, ale możemy spokojnie podzielić tych klientów, którym się wydaje, że potrafią handlować i tych, którym się wydaje, że mają produkt. Większe szanse na sukces mają jednak ci, którzy się wydaje, że mają produkt, ponieważ są skupieni na produkcie i to jest dosyć istotne. I to już jest niezależne od tego, bo to nie musi być handmade. Fajnie jest sprzedawać rzeczy jakby indywidualne, unikalne i tak dalej, ale handel online ma to do siebie, że może sprzedawać ze swojego garażu, może sprzedawać z zewnętrznego magazynu, możesz sprowadzać z Chin, albo możesz sprowadzać z Szwajcarii czy z Niemiec jakościowe produkty. Możesz je robić ręcznie na drutach w garażu i sprzedawać, a możesz je robić w ten sposób, że zaprojektujesz i znajdziesz fabrykę, która ci je produkuje. Ważne jest, żeby ten produkt był twój i żebyś wiedział, co sprzedajesz, bo najszybciej, i to jest jakby cykl 30-dniowy do 90 dni, najszybciej z handlu internetowego rezygnują ludzie, którym się wydaje, że wystarczy jakby zintegrować się z zewnętrzną hurtownią, wprowadzić produkt na stronę internetową, no i to się jakoś tam sprzedaje, bo ja całkiem nieźle sobie radzę w AdWordsa. No to już dzisiaj niestety nie działa, tak? Jakby to po prostu się nie wydarzy. Natomiast to, co dzisiaj jest i jest tak jakby bardzo, na bardzo wysokim poziomie, to są narzędzia. Znaczy w dzisiejszych czasach jakby skok technologiczny, który wykonaliśmy w ciągu ostatnich 5 czy 10 lat, jest niewiarygodny. To jest też kolejna rzecz, której się nie widzi. Ale 10 lat temu, jeżeli ktoś zakładał sklep internetowy, to był z reguły informatyk. I on, co gorsza, w tym internecie sobie radził. I mieliśmy taką społeczne zachwianie historyczne, że inżynierowie byli świetnymi handlowcami. Nie chcę powiedzieć handlarzami, ale po prostu sprzedawali online. Ale to dlatego, że ten próg technologiczny i próg wejścia był na tyle duży, że po prostu każdy, kto się ogarniał technologicznie, był w stanie wejść na rynek. Natomiast nie udawało się małym rzemieślnikom, twórcom produktów, tym handlowcom, którzy sobie świetnie radzili w sklepach, na placach i tak dalej, prawda? No bo ten próg wejścia technologiczny był stosunkowo duży. W tej chwili jest zupełnie inaczej. W tej chwili są takie narzędzia, czy jak Shopper, którego ja reprezentuję, czy jak parę firm naszej konkurencji, które nie dość, że mają świetne zaplecze technologiczne i które tworzą produkt, który jest kompletny na rynku e-commerce'owym, to jeszcze wychodzą więcej, przez to, że działamy w modelu abonamentowym i jakby
świadczymy usługi, tak? To jest tak, że jeżeli ktoś można być kompletnie zielonym, mamy mnóstwo takich klientów, w setkach mogę ich liczyć, którzy są kompletnie zieloni, zakładają sklep, 14-dniową wersję próbną na Shopperze i w ciągu 3 miesięcy zaczynają sprzedawać w internecie, bo dostają stabilną platformę, dostają fantastyczną obsługę techniczną, którą świadczy nasz dom, dostają customer success, czyli ludzi, którzy patrzą i mówią mu: słuchaj, ty sprzedajesz ręczniki robione na drukach, to masz taki i taki i taki kanał i tak powinieneś się z nim zintegrować i takie zdjęcia robić i takie opisy. A jak już to zrobisz, to przyjdź do nas, a my ci powiemy, jak ustawić kampanię na Facebooku. I to naprawdę jest tak, że wiadomo, że to nie jest top siup, ale też jest pewne rynkowe best practice, które jak zrobisz, to masz gwarancję tego, że zrobiłeś wszystko, co się musi wydarzyć, żeby ten sklep zadziałał. Oczywiście, że nie zawsze zadziała, bo jest mnóstwo czynników, które sprawią. Ale to jest trochę tak, jak Sebastian mówił o inkubatorach, tak? Znaczy, jest pewien zestaw rzeczy, które trzeba zrobić, żeby to fulało, tak? I my wszystko, że to robimy, nie tylko my to robimy na rynku, ale ja będę mówił to o nas, bo jesteśmy najlepsi. Natomiast jakby są też konkurencyjni, którzy nas gonią i też co robią sobie to całkiem nieźle i nicie. Znaczy, jakby no, mamy produkt, mamy narzędzie, ale to jakby jest czas na zdefiniowanie odbiorcy tych produktów. Bo odbiorca to jest rynek. I to też nie jest proste, jak się siedzi i myśli na etapie tworzenia sklepu. Myśli się trochę produktem, trochę się właśnie w narzędzie człowiek zagłębi. Gdzieś tam ci odbiorcy się gubią. To jest bardzo ważny moment budowania modelu biznesowego. I w tej chwili jest też tak, że żeby poznać odbiorcę, mamy bardzo dużo narzędzi na rynku. My sami w Shopperze produkujemy bardzo dużo treści, czy na blogu, czy na Uniwersytecie e-commerce, które mówią o tym, jak poznać, albo jaki jest odbiorca. W tej chwili wyszedł raport, który dokładnie pokazuje, jak niektóre nisze na rynku funkcjonują, na jakie zyski można liczyć, jak trzeba reklamę robić dla poszczególnych fragmentów. Jest Google Trends, jest mnóstwo narzędzi segmentujących rynek, w związku z czym tego odbiorcę jest stosunkowo łatwo poznać, a jego musimy poznać. Bo to jest tak, że komunikujemy właśnie w tych mikromomentach do określonego typu ludzi w określonym kontekście. I odbiorca to nie jest klient. Bo to nie. Dla klienta jest billboard Coca-Coli tu na zewnątrz. I on nic nie zmieni. Ani Coca-Coli, ani na zewnątrz, ani klientowi. Jakby to, co jakby w online, w internecie i w sklepach internetowych jakby najważniejsze jest, to żeby zakomunikować w odpowiednim kontekście, nie do klienta, do odbiorcy, do użytkownika, do beneficjenta bezpośredniego albo do beneficjenta pośredniego, który jakby nie będzie używał waszego produktu, ale kupi go, bo ktoś inny go będzie używał. Tych kontekstów użycia, zgodnych z tym, jak kto wyszukuje, gdzie wyszukuje, w jakim momencie, jest bardzo dużo, tych właśnie momentów. W związku z czym poznać tego odbiorcę, w jakich kontekstach on będzie kupował wasz produkt, jakby to jest połowa sukcesu. Jak już go poznamy, to możemy się pokazać jako eksperci. I to też jest bardzo mocno związane z tym, w jakim kontekście będziemy budować wizję naszej marki i wizję naszego sklepu. Bo jeżeli już ci klienci zaczną szukać pewnie porady, albo opinii o produkcie, albo o, I don't know, robią sobie research, po prostu, w internecie, to macie bardzo dużą szansę, żeby pokazać się jako ekspert. Tak? W dzisiejszych czasach eksperci sprzedają dużo skuteczniej niż nieeksperci. W sensie, że reklama nie jest już czystą reklamą. Jest to content, są to poradniki. No i tak. No. Kolejnym jakby... Przepraszam, ja się dokończę od pójdę. Jakieś złe wibracje muszą pan. To nie ja powiedziałem. Teraz mnie słuchacie? Słuchaj, ja cię słyszę. Włączyłem. No nic, będę krzyczał. A już nie muszę. Kolejnym fragmentem, który tak jakby buduje pozycję i który pomaga w tych mikromomentach pokazać się, to jest jakby poznanie konkurencji. To też jest stosunkowo łatwe w internecie. To jest dużo łatwiejsze niż było kiedykolwiek i w internecie, i na offline. Konkurencję mamy na tacy. Większość rzeczy, które robi konkurencja, możemy poznać po prostu patrząc w Google i w milion rzeczy. Tak? A jeszcze co więcej możemy dzięki bardzo sprytnym narzędziom i technikom
starać się szacować ich obroty, to jak sprzedają, komu sprzedają i tak dalej. W związku z czym ten fragment też charakteryzuje z naszego punktu widzenia skutecznych sprzedawców. No i jak już mamy ten produkt, mamy to narzędzie, które nam dobrze działa, mamy wizję tego odbiorcy, znamy ruchy konkurencji, no to tutaj przystępujemy do analizy. To, co my robimy w Shopperze, do analizy tego, co zrobimy, czyli wydatków marketingowych, nakładów na sklep, nakładów na zdjęcia, na różnego typu działania, to, co jest fajne w dzisiejszych czasach, to jest to, że takie firmy jak Shopper, nie tylko Shopper to robi, nam bardzo zależy, żeby pokazać światu, jak ten rynek wygląda. A ten rynek wygląda bardzo zróżnicowanie. Tutaj akurat to, co widzicie, to są jakby średnie koszyki w poszczególnych branżach. One są zupełnie inne, zupełnie różne. Widać, że w elektronice średni koszyk zakupowy to jest około 600 zł, a na przykład w delikatesach 140 zł. To jeżeli ktoś dopiero szuka sobie branży i miejsca na rynku, może być ważną informacją. Tutaj nie ma ważniejszej informacji, której my też nie do końca mamy, albo nie jesteśmy świadomi, albo nie chcielibyśmy jakby rzucać informacji, to jest to, że ten koszyk delikatesowy za 140 zł on może przynieść więcej zysku niż ten koszyk elektroniki za 600 zł przy tych marżach, które są obecnie na rynku. W związku z czym jakby to też są informacje, które gdzieś tam warto pozyskiwać. Analizy marżowości są także dostępne tylko już na troszeczkę innych polach analiz. Natomiast jeżeli szukacie miejsca, szukacie produktu, zastanawiacie się, gdzie sprzedawać, no to musicie wziąć pod uwagę zarówno cash flow, jak i marżowość. Tak, też mogę podzielić się z taką informacją, no, wiedzą z praktyki, ale też z książek. Można żyć bez zysku. Firma funkcjonuje bez zysku bardzo dobrze. Firma nie może funkcjonować bez cash flow. Jeżeli nie ma obrotu, to po 2 miesiącach nie ma firmy. Jeżeli nie ma zysku, to 10 lat można funkcjonować. Patrzcie na Facebook, prawda? Nie, to jest taka jest prawda. To niestety jest, dlatego tak bardzo dużo firm elektronicznych mamy, bo tam bardzo duże pieniądze się obracają, ale na bardzo niskich marżach. I tu kolejna rzecz, którą musimy sobie zaplanować, to jakby jak już będziemy gotowi na to, żeby wybrać sobie produkt, wybrać sobie miejsce, wybrać sobie swoją branżę, to żeby być gotowym na to, że zupełnie inaczej będzie nam sprzedawał desktop, zupełnie inaczej nam będzie sprzedawał mobile, inaczej będzie sprzedawał tablet, to będą zupełnie inne budżety marketingowe, zupełnie inne koszty konwersji i skalę konwersji. To jest jedno, znaczy zdjęcia można robić, ale ten raport jest jakby dostępny na naszych stronach shopperowych, w związku z czym ja bardzo chętnie go prześlę, jeżeli ktoś będzie chciał się z tym szerzej zapoznać. I w końcu najważniejsza rzecz, to jest taka najistotniejszy moment planowania tych mikromomentów, o których mówiłem na samym początku. To jest to, gdzie komunikujemy. Ten wykres, czy ta grafika pokazuje, że jakby w dalszym ciągu najwięcej ruchów zakupowego w sklepach, przynajmniej shopperowych, jest z ruchu organicznego, ale bardzo dynamicznie rośnie ilość ruchów z płatnych kampanii. No tam oczywiście z linków i z social mediów również to jest na takim istotnym poziomie. Ale to jest też tak, jak mówił Konrad tutaj. Zupełnie inaczej będziemy komunikować do kogoś w organiku, zupełnie inaczej będziemy w social mediach, zupełnie inaczej w kampaniach płatnych Google. W związku z czym, jakby jeżeli myślimy o tym, żeby komunikować do klientów, odbiorców, użytkowników, beneficjentów, no to musimy myśleć tymi mikromomentami. A jeżeli myślimy tymi mikromomentami, o których Google wspomina, to musimy myśleć zupełnie inaczej w social mediach, zupełnie inaczej na przykład w kampaniach reklamowych płatnych Google. No i to jest taki ostatni slajd merytoryczny, to jest już bardzo mało. Jeżeli ktoś z Was się zastanawia nad tym, żeby sprzedawać online, no to ja zdecydowanie polecam i nasze usługi, i w sensie każdy może do nas zadzwonić, napisać, nie musi u nas wykupywać żadnej licencji ani niczego, i jak będzie chciał pogadać albo dowiedzieć się czegoś więcej, to my chętnie opowiem. No warto spróbować, warto się przekonać, czy człowiek się do tego nadaje. Jeżeli ktoś by chciał, to mamy pod tym adresem, ja bardzo chętnie udostępnię zniżkę na nasze usługi, a też udzielę darmowej porady.
Nie obiecałem, to też zrobić taką małą strategię. Łukasz, wszyscy mają kupony w Łezowach. Dobrze, o, super. No to... Ja nie mam. Dziękuję. Ale Łukasz może mieć dodatkową zniżkę, więc warto go i tak zapytać o to. Wielkie brawo, Łukasz, to było.